brać narkotyki poza szkołą. Nie wiem, co robić. Pomóż mi. Przez 20 lat polityka gospodarcza kraju wspierała rozwój przemysłowy. Firmy państwowe handlowały surowcami. Valeria Oliver odziedziczyła jedną z największych kancelarii w kraju, ale postanowiła zacząć karierę od zera w Stanach. Na ten temat istnieją różne plotki. To takie ciekawe. Biorąc pod uwagę różne aspekty... Czekaj. Zostaw. Spójrz do góry. Widzę, że jesteś skupiona. Ale na czymś innym. Posłuchajmy opinii panny Colucci na ten temat. Proszę stanąć na środku. O czym dzisiaj rozmawialiśmy? Kiedy właśnie... Długa przerwa. Wychodźcie powoli. Dziękuję. Panno Colucci. Nic z tego. Oprócz zadanej wcześniej pracy napiszesz notatkę z dzisiejszej lekcji. 50 akapitów na jutro. Co? Dobrze słyszałaś. Ta dzisiejsza młodzież. Nie mogę uwierzyć, że ojciec czuje się lepiej. Tyle przeszliśmy. Spokojnie, mamo. Nie płacz. Teraz wszystko się zmieni. Ojciec nie może się denerwować. Zadbam o jego spokój. Ani słowa o liście, który napisałeś. Muszę z nim porozmawiać. Zabraniam. Nie wolno go denerwować. Jak odejdziesz ze szkoły, zapomnimy o wszystkim. Kiedy wrócisz do domu? Właśnie o tym chciałem mówić. Nie rzucam szkoły. Za co nas tak dręczysz? Robię to dla siebie. Możemy wszystko zmienić. Zawsze marzyłem o tej szkole. Chcesz, żebym i ja się rozchorowała? Zwykle robiłem, co mi kazaliście. Czas, żebym spełniał swoje marzenia. Jeśli odejdę ze szkoły, będę tego żałował do końca życia. Tylko nie mów, że rzucasz Karen.
Dobijesz mnie tym. Nie wolno ściągać. Zachowujmy się spokojnie. Ale nudy. Napisali państwo? Proszę. Na niewiele się to przyda. Zobaczymy. Moja na pewno pomoże. Jak się masz? Alicja powiedziała, że przyjechałeś. Jak się czujesz? Doskonale. Na pewno? Tak. Chodźmy. Nie cieszysz się z wyjazdu do Europy? Jadę sam. Gorzej być nie może. Jak to? Nie rozumiesz? Ojciec przyjechał tu do ciebie, nie do twojego zmarłego brata, który leży w ziemi zżerany przez robaki. Przepraszam, jestem koszmarna. I to czyni cię wyjątkową. Jak to? Nieważne. Przeciwnie. Wybacz. Dam ci radę. Przestań być ideałem. Zbuntuj się. Nie umiem. Nauczę cię. Nie trzeba, dziękuję. Zacznij żyć jak inni. Przyda ci się trochę odmiany. Nic z tego nie rozumiem. Jak to działa? To Alma. Co słychać? Mam prośbę. Chcę znać numer osoby, która jako ostatnia dzwoniła na ten telefon. Potraficie go znaleźć? Jasne, zaraz się tym zajmę. Profesor od ekonomii uwziął się na mnie. Miguel mu na mnie nagadał i teraz się mści. Zrób coś. Nie mieszam się w to. Zrozum, Miguel chce dla ciebie jak najlepiej. Co? Pomaga ci. Uwierzyłeś w tę bajeczkę? Dokucza mi bez przerwy. Co się stało? Zapomniałam swoich rzeczy. Nie znoszę jej. Jasne, tobie podobają się inne kobiety sukcesu. Wystarczy, żeby była miła i dobra. Wybacz, ale bardzo się mylisz. I to nie tylko co do kobiet. Czuję się samotny. Jak to?